Cześć moi drodzy, z tej strony Farel. Cześć wszystkim, z tej strony SuperSim. I zapraszamy na ostatni odcinek gry A Way Out. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Jedziemy, dobra, ogień! Ja jestem. Dobra, ja jestem. Wow, W, przyspiesz, SH mój, dobra. No. Może trzeba na to też zwracać tu uwagę. Nie wiem, ja walę do dechy na razie, nie? Ja też decha. Ole, przeskakuję między tymi, jump. Chłopie. Woo! Dobra, krosuję się z tobą. Walmy. Skok. Woo! Nad hamerem, chłopie. No. Co się dzieje? Ale prują. O nie, plaża! Leżę. No. Dobra, jeszcze raz. Niezła zadymka. Dobra. Skocznia. Nie można strzelać z tego, szkoda, dobra. Nie da się, no. Musisz tylko uciekać motorem. No dobra, tak trochę słabo, nie? Ale... To ty chciałeś jeszcze strzelać? Tak. Dobra, tak. Dobra, ale uważaj, bo mi nad głową... Kule lecą, dobra, którym idziesz pasem? Aha, prawym, dobra. Bo oni pojechali górą, nie? No. Dobrze, jedziesz. Dobra, są za nami teraz. Ty za mną jedziesz, dobra. Ha! Zwolniłem. I dostaję coś tam. Dobra, środkowa ścieżka. Nie wiem, ja tutaj na razie improwizuję, nie? O, wyprzedziłeś mnie, dobra. Dobra. Uważaj, bo auta. Oh fuck. No właśnie po zaroślach nie możemy jeździć, nie? No, bo zaraz mnie dojadą. Co się stało? Nic, zajechali mi drogę. Dobra. Uciekaj. A kurde! Odbiłem się. Ściana ci wymusiła? Tak, wymusiła mi. Ja też jestem czarno-biały, chłopie. No czyli dostajemy strzały, dostajemy. Rampa. Nie mogę podjechać pod to. A, podjechał, dobra. Zobacz, star, co się dzieje. Bokiem. Yeah! Ja i drogę im teraz te drzewo za... I ten dachuje? Dobra, udało się. Tak, zakryła im drogę drzewo. Dobra, git. Co tu po bagnach jakieś walimy? Dobra. Tu żeby się tylko nie odbijać za bardzo. Ja jadę jakimś mostem. Ty bagnami? Nie, też drogą. Ładują. A to jest, ja jestem bardzo za tobą. O, te drzewa takie z tymi korzeniami na wodzie. Tak, to są te. Na bagnach żyją. Na bagnach, no właśnie. Też nie pamiętam, jak one się nazywają. Napiszcie w komentarzu, jak ktoś pamiętał. W szkole było, ja już nie pamiętam. Do szkoły dawno nie chodziłem. Tak jest, miałem to właśnie powiedzieć. W szkole dawno nie byłem. Dlatego mam prawo nie pamiętać. Wow, ja nad tobą, pięknie. Ty, z czego oni do nas walą? Nie wiem, ale wiem, że nie przeładowywują. Ale tak... Srogo. O, stary, aha, to jeszcze nalot? Nie wiem, srogo czymś ładują do nas, z czegoś srogo. Może wyrzutnia rakiet albo granaty? Nie, to jakiś duży kaliber jest, dobra, ja jadę plażą, nie? No to... Nie, to nic nie dało. Palą do mnie jak do kaczki. How is possible? To tam nie było drogi na plażę. Aha, dobra. Musiałem odbić na plażę, wiesz? Tak. Musimy jeździć z zakiem, wiesz? Dobra, o, ja chciałem tą drogą. Od razu. Granaty. A to granatniki, no. Dobra, ja nad miną jakąś skoczyłem. Zmienia drogę, lewo, prawo, nie? Tak, bo tu trzeba skakać, zauważyłem. Ja teraz zaskakuję na plażę do ciebie. No. Wow, ale było blisko. Kurde, no lekko nie jest. Dobra. Ole, stary, było blisko teraz, masakra. O! Przed! Tutaj zginiesz tylko. Dobra, gdzieś w krzaki. I wyłącznie jak się zatrzymasz, wiesz, zauważy. Dobra, to ciśnij cały czas. No i nie możesz za bardzo się odbijać od przeszkód, chociaż jest. Dobra. Lewo. Ty, przysypało mnie. Co ty gadasz? A nie, udało się, dobra. Wracam po ciebie, dobra. Uważaj. Skakuj na maszynę. Biegnę. Dobra, jedziemy. Ogień, a ty teraz strzelaj. W końcu. Dobra. Pół w locie. Po szybach. Tak od samego początku powinniśmy zrobić ogólnie, wiesz o tym? Tak. Tak to miało sens, by od początku. Kosie, trzymaj tą jedną ręką mocno. No. Uwaga, za majtki, zakręt 90 stopni.
3 w prawo. Dobra, położony. Dobra, elegancko. Przeładuj. Ładuję, ładuję. I następny. Ty. Ja tutaj górą. To nie takie proste. Samolot, odlatujemy. Dawaj. No to już od ciebie zależy, czy go dogonimy. Dogonimy, tylko ty musisz ich zastrzelić. Goń. Dobra, z tej strony? Z drugiej, no co? Dobra. Z drugiej mańki, okej. Okay. Dawaj. I teraz mnie musisz wcisnąć jakoś. Ta, jedziesz. Zobacz, jak ja jestem komandos. Ręka. Woo! Yeah. Pięknie. Na styk. Tyle brakowało. I wracamy do głównego wątku. A co ty żeś myślała? Najlepszy duet YouTube'a. Dwa największe wariaty na YouTube. Vincent, you're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. No problem. Połapana sprawa, rachunki wyjaśnione. Ta. I think I'm gonna write that letter to Karen. Obowiązkowo. O tym liście bym mówił. Hey Emily, you have a pen and paper? Wait now. A jak? Why not? Na co czekać? Long way home. You got anything better to do? No w sumie racja, nie? No. Po tym wszystkim, co on przeszedł, to teraz wiesz. Ma prawo sobie napisać. Dobra, piszemy liścik. No. Miłosny, z pewnością. Albo z przeprosinami, zobaczymy, nie? Zobaczymy, no to. Wiesz, poukładało mu się życie. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Dobra. Okay. What's Leo up to? Ona tak bez słuchawek żadnych, nie? Mayday. Co ma nasłuchiwać? Kto ją, jak ona tam nielegalnie leci? A, no chyba no. Że. Are you okay, Vincent? Yeah. You sure? Sure. I'm sure. Yeah. I'm fine. I'm sure. Leo, what? Stawaj, capie. Yeah. We there yet? Yeah. Lądowanko. Koło zaspawane, także wiesz. No. Będzie lądowanie perfekcyjne. Ale tak, ono je spawało to koło. Chyba, że je urwiemy zaraz. Nie, już raz wylądowała, nie? No i dobra. Elegancko. I co tu się będzie teraz działo już? No w sumie go sprzątnęliśmy, diament mamy, no. Trzeba go spieniężyć. I żyć gdzieś długo i szczęśliwie, nie? Ale gdzieś trzeba uciec. Tylko gdzie by to... No to nie uciekniemy, nie? Do ręce do góry. No tego to się nie spodziewałem. No to co, moi drodzy? Czyli będzie druga seria. Czyli będzie druga seria. Teraz będziemy uciekać z Alcatraz. Ja tam jeszcze raz bym się cofnął do pierwszego odcinka, ucieknął z więzienia, bo to była naprawdę mega przygoda i uważam, że to jest jedna z lepszych serii na tym kanale. Jeżeli wy też tak uważacie, zostawcie łapeczkę w górę dla mnie i dla Supersina, będziemy mega wdzięczni, ziomki. Co nie? Będziemy wdzięczni i będziemy też, jeżeli ta seria się przyjmie, nagramy coś jeszcze, nie? Dokładnie. Więc jeśli chcecie więcej odcinków nas dwóch, łapkujcie, udostępniajcie. Tylko tyle. Okej. Okay. I co on do nas teraz powie? Ty dalej się nie ogoliłeś? Ale patrz, tyle dni, nie? No. Bez golenia. A nie naganny z tym zarost. Diamentu szuka. Ten go przeczepię. Patrz, wiedział ty. Dobra, bierz ten diament i nas puść. Here you go. Good job, Vincent. No nie gadaj, że twój był policjantem. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Teraz to mnie porobiło, nie? Co ty gadasz? Co? Tak ty byłem frajer pompka? I to jestem brat tego, Vincenta. Tak. Tak jest. No tak, Harvey zabił mu brata. Ale to z drugiej strony pomogli mu uciec z więzienia, żeby za nich czarną robotę odwalił.
Czyli został drugi raz dymnięty? Wydymali go dwa razy. Oj, moi drodzy, nie spodziewałem się takiego zwrotu. Ale ja mam akcji. Teraz rozkminę, nie? Patrz, wszystko to ustawione było. Tak. No dobra, nie? Ale odzyskali diament. Ale to tobie to medal powinni, kurde, temu mojemu to powinni dać medal, kurde, bo wy całą czarną robotę odwali, bo go wypuśćcie chociaż w cholerę. Ale jak go zastrzelą, no to... Kogo zastrzelą? Leo. No powiedział do niego, przepraszam. No ale... To wciśnie mu kulę? Chyba nie. Nie wiem. Teraz ja już wszystko już nie wiem. I teraz jest jego reakcja na śmierć jego brata. No. Heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck are you doing? Shit! Shots fired! No właśnie, oni nie zdążyli. I on go tutaj go potrącił. I wtedy go zwinęli. Ja sądzę, że go nawet zawinął i on na mnie tego nie pamięta, nie? Tak, 100% tak było. A, ten nieprzytomny. No, a ten niestety został nakarmiony. O, już tak go nie uratuje, no. Stary, raczej. Wiesz, ale panika, emocje, nie? No. No, karetka na postrzelenie w głowę. Czekaj. Jak parasol na mróz trochę. Cio! Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? Well, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Are you that stupid? Bardzo milczysz. No. Ale co oni od niego chcą wycisnąć w ogóle? Gdzie jest czarny orl? Ale skąd on ma wiedzieć? Skoro go został, sam został wydymany. Teraz nie wiem, czy to jest teraz po akcji, czy... Nie, to jest wtedy, wtedy. Po tym diamencie, no. No właśnie. Masz. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. My flesh and blood. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. No to było osobiste, nie? Tylko mówię, jak go w sumie chłopaka, chłopaka wykorzystali, wpieprzyli większe jeszcze problemy. Tylko dlatego, że tam był, nie? Nie spodziewał się. No. O! No to ładnie, gramy dalej. No gramy. Nie wiem. Ja wychodzę, nie? Dobra. Co ty ze swoim robisz, to mnie tak w sumie? Będę strzelał. Jestem zdesperowany i mam broń. Nie musisz tego robić. No i poszli. Ja się czuję niesprawiedliwie teraz. Ja nie? Tak samo. No, dokładnie. Angry, you haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down! No, nie ma co się okłamywać. Aha, dobra. Leo, please. To szaleństwo. A ty masz mnie z tego wyprowadzić, rozumiem, tak? But you got to realize that it's over, okay? Chyba tak. Shut up, Vincent! You have nothing to say to me! You're nothing to me! No, tak trochę... Naprawdę mi przykro. No gadaj, staraj się mnie przekonać, nie ogólnie. Ty kierujesz? No. Okej.
No i co mogę teraz powiedzieć? Weź broń. Dobra, zabrałem ci broń czy nie? No, zobaczymy kto wygra. Aha. Nikt miał nie wygrać, nie? Po prostu miała być zadymka. Tak. O, i do wody. Może obydwoje zginiemy. No tak nie wiem, kurde, bo ta wygra mnie poryła w tym momencie, nie? Dobra. Okej. Bardzo ciężko z pewnością jest się teraz wydostać z czegoś takiego. Jeszcze masz kamizelkę, która kilka kilo waży, nie? No właśnie. Płyń! A sam płynie. Wiesz, najgorsze jest teraz to porycie, że ten, twój jest ogólnie to ten dobry, nie? Ale my obaj jego tak jakoś kurde... Aha, i spieprzaj! Ja spieprzam! No i ja zostałem na lodzie, we wodzie. Co ty masz wsparcie, nie? Powietrza, no. No. A, to też była gliniarka. Ze służb specjalnych. Inaczej, ustalamy. Ty próbujesz mnie złapać, a próbuję spierdzielić. Bo to tak naprawdę nie ma być sobie stronniczym. Jedziemy. Lecimy. Wdechę. Celuj w silnik, okej. Ty masz za wszelką cenę mnie złapać. Żeby skończyło się po mojemu, a ja żeby było skończyło się po mojemu. Dobra. Zostałeś? Nie. Dobra, w silnik mam celować, tak? Dostałeś ten silnik czy nie? Kurde! No zobacz co się dzieje, chłopie! Dobra, dawaj z drugiej strony, przeskakuj chłopie. Jeszcze raz. Próbuję być mądry, kurde, ale ty tam... Chłopie, ciężko, masakra. No ciężko, to się ucieka przed tobą, jak do ciebie prują, wiesz? Nie, ciekawe. Wiesz co, w konsekwencji to masz w końcu tą łódkę mi rozwalić i tak i tak. Ty draniu, Vincent. Wytrzymałość, ty masz full. Nie mam, pusto. Pusto? Tak. A to u mnie pokazywało full, dlatego żebym ja nie widział ile ty masz, wiesz? To miało tak do skutku miało być, bo cutscenka jest. Po prostu tak miało prowadzić. Tak. No ale ogólnie fajnie to wygląda wszystko. Nie, no się fajnie pouciekało, nie? Dobra. Ty dalej żyjesz. Ja dalej żyję. Ja się nie dam. A ja wpakowałem się nie dam, nie? Z 10 kilo. No. Ja się nie dam, a ty masz mi się nie dać. Dokładnie. No, ale też twój ten nie chce mnie zabić ogólnie, nie? Chyba złapać tylko, co? Tak, on chce mnie tylko złapać. Dobrze, by prył do mnie, kurde, w kabinę by tłukł. No dokładnie. No, więc jakiś tam sentyment ma, nie? No tyle razem przeszliśmy. No, trochę tak wiesz, kilka razy mu dupę uratował, nie? Ładnie on zrobił. No. Just go. I don't want to hurt you, Emily. Just get up. You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out. No dokładnie, nie? Get out. Go. Ja teraz spróbuję myśleć akurat tak jak on. No dokładnie. Bo on jest wkurzony, nie? Chciałbym jak o, celują w siebie. Właśnie. Tak, wiedział, że on mu pomoże w tym. Tak. No. You piece of shit!
Jeden ma drugiego zabić. No to fantastycznie. Tak kurde, wiesz. Nie sądziłem, że tak się potoczy akcja. To zmusza, tak, zmuszają nas w tym momencie, żebyśmy wybrali, tak? To ten się woli dać zabić, kurde, niż kurde odgarować? Dobra, to się napierdzielamy troszeczkę. To skradanie jest bez sensu, bo ty widzisz mój ekran. Gdzie ja jestem? Tak jest, dokładnie. Dostałem. No. Reloading. A powiem ci, jakoś tak bez przekonania to robię, nie? No, ja tak samo. Ja myślę, tak bez przekonania jest to. Jak myślisz, kto powinien słusznie tutaj przeżyć? Wiesz, tak moralnego wyboru tak ciężko dokonać, tak? Ten i ten ma rację, i ten ma rację. Tylko, że z drugiej strony, ten chce dać się mój zabić, mimo kurde mógłby, dosiedziałby, tak? No tak. A oni chcą się wziąć za wszelką cenę zastrzelić. Kurde. Zobaczymy, no. Ja już zostałem grubo. No już drugi raz zostałeś. Ja już zostałem grubo. I niech tak się skończy. Niech tak się skończy. Mi się wydaje, że nie zabije nas. Znaczy, no ty mnie nie zabijesz. Oni się nie powinni zabić, no. Mój jest teraz to jakiejś furii po prostu. Wiesz, został wydymany, no, jak poszedł siedzieć i znowu, nie? Świat mu upadł trochę, nie? Może się jeszcze coś wyjaśni. Nie wiem. Ja się będą pruli, aż któryś zginie, nie? Pełną serią. Dobra, ja znowu dostałem pięknie. Skąd mają tyle amunicji? No bo to są terminatorzy. Aha, dobra. Tobie wypada broń? Chyba ta. Znaczy obu, nam obu, tak? Teraz będzie walka. Na pięchy będziemy się walili. Nie chcę, żeby tak to się skończyło. Zobaczymy. Zobaczymy, kurczę. Dobra, będziemy kewlary się, na bok. Będziemy się pruli bez kewlarów. Na kolanach. Już nie mają siły. Takie dymy. A on ma ten nos normalnie niezniszczalny. No muszę ci wyłożyć, nie? No dobra, sieknij mi. Uuu, na ucho. No i takie kurde lecą skliwe te... No. Cutsceny. No robi ta gra, no robi, no. Co ja mam powiedzieć? Teraz ja ci może... Tak, teraz ty mi przylufujesz, że mój młodego zobaczy, tak? Tak, dawaj. Po jednym. No po jednym, ty masz mniej życia. To jest po prostu taki teraz... No mówię, piłujesz sobie, kurde, no bym sobie piłował nogę, nie? Tak bez przekonania, kurde, ale musisz to zrobić. No niestety, pociągnięcie no, za pociągnięcie, bardzo mało tak? tego życia. Taki cycek za mną jest. Power punch. Low king. Low kick. Wytrzymałość. Ja teraz ci high kicka na głowę, patrz. No pewnie tak. Nie, kolano wcisnąłem. Kolano, nie? Po prostu jest teraz taki ostatni to już to... wyrok. Oni już to jest pastwienie się, wiesz? Wyrocznia teraz to jest. Aha, broni jeszcze. Teraz kto pierwszy do broni? Biegu.
Gotowi, start. Ja mam bardzo mało wytrzymałości, bardzo mało. Ty będziesz pierwszy, no. No. A ja mam butlę z gazem i chyba... Celuj. Masz, celuj. Nie chcę. Niestety musisz. I? Aleś zatrzymał normalnie czas. Tej wyżej. Aha, no dobra. Czyli wiemy, jak to będzie. Ja do żony niestety nie wrócę. A ty po prostu pójdziesz siedzieć do żywocie. Jeszcze raz, nie? Tak naprawdę do kogo wracać nie miałem. Albo żona miała, wiedziała na ten temat. Wiedziała. Jej się nie podobał pomysł na pewno to, że on że ryzykuje. Że on jest tajniakiem i że on ryzykuje. Nie to. Bo żeby pomścić brata, nie? Nie siedział w pudle. To ten mój właśnie miał. W tym momencie był na wygranej pozycji, bo by siedział, odsiedziałby do końca i by żył. A on tu chciał się dać zabić. Tak. I w tym momencie i tak go walną. I to na dożywocie. Jak nie na stryczek. Jak, nie, jak go nie powieszą, no. Daj chociaż je listo. No. A myślałem, że będzie dwójka. A teraz tylko można dwójkę zrobić w kiblu z wrażenia. Kurczę. Powiem ci, ja lubię filmy, które się dzielą tak, że kończą się tak, że ci ryje łeb. I to na, wiesz, na dzień, dwa. W sumie ja też wolę bez happy endu. Znaczy, ja nie lubię happy endów, nie? To jest naprawdę jeden z lepszych nie happy... W ogóle zakończeń jakiekolwiek. Jeżeli chodzi już o grę, tak? To jest kosmos. Jeżeli nawet to był, jak traktujemy to jako film, to też jest super. Tak? Tylko w tym momencie to jest jak fabuła by się potoczyła, gdybyśmy inne decyzje podejmowali. To też tutaj jest uwzględnione w tej grze, to ja wiem. No właśnie. No dobra, sprawdźmy teraz, gdzie... Jak to się kończy? Kto teraz jedzie tym autem? Ja się jestem mega ciekawy. Przecież policja go nie wypuściła. Czy on wyjdzie jako stary dziadek o lasce do domu? No w miarę młody jest, tak? Jest broda. Jest wąs. Image ode mnie zapożyczyłeś sobie. Nie, to miało tylko brudkę. Ja ma tu wszystko. Znaczy dwa w jednym ma, nie? Idzie do jego żony. Powiedzieć, że... Znaczy ona wie na pewno, nie? Że on go, znaczy... że on go kylem? Ta, i liścik dać, faktycznie. No. Wrzuci, pod spodem tylko, no. No ja bym wsunął. Nie będzie miał jaj. Uciekać zacznie? Teraz pewnie żałuje, wiesz? Jakoś krótko, bo te małe jeszcze malutkie. Aha, to do... czyli... Świeża sprawa. Uciekł? No. Jakoś. Czyli uciekł. No. Aha. A bo oni go tą łódką, tym helikopterem i to potem go sami gonili z tą babką. On tamtym pokazał, że spadała, że to między nimi, nie? Ciekawe, czy się dowiemy, co napisał. Tak, dowiemy, super. Słuchamy. I'm sorry for the broken promises. Not being there when you needed me. I'm sorry for no longer being the man you fell in love with. My biggest regrets are all the moments we didn't get to spend together. From now on, I don't want to miss a second together with you and our beautiful daughter. If you let me, I'll be the husband you once loved and the father I know I can be. Yours forever. Vincent. Czyli on za mocno się zajął pracą
i zaniedbał rodzinę. O to chodzi, nie? Zemstą, nie? Tą całą zemstą, no. Chciał się zemścić za wszelką cenę, no i... A ty zapuściłeś brodę po to, żeby cię nie rozpoznawali na ulicy. Tak, trochę. Tak po tym nosie poznają i tak po tym nosie poznają. No, nie da się ukryć tego nosa. No nic. Moi drodzy, moim zdaniem naprawdę bardzo fajna gierka. Petarda gra. Dawno w tak fajną gierkę na dwóch nie grałem. Ogólnie dawno nie grałem w tak dobrą gierkę. No, sama w sobie gra super, nie? I czekamy z niecierpliwością na kolejny... Tak, coś od tych studi- coś z tego coś studia. Coś w tym stylu, nie? Bo to jest naprawdę historia jest rewelacyjna. Rewelacyjna. Hey, buddy. Hi. Hey. Linda. I teraz... Ty będziesz prowadził taki koczowniczy tryb życia. Hotel, motel. No będzie wiecznie uciekał teraz, tak? No tak, ale teraz weź sobie, wyobraź sytuację. Dzieciak ma gdzieś iść do szkoły i ma się, nie wiem, gdzieś zarejestrować czy coś, cokolwiek. Ktoś wiedzą, że stary jest z boku. No to wiadomo, nie? A jestem ciekaw, czy dałoby radę na odwrót to zakończyć. Ja sądzę, że po prostu przegrywał ten, w którym właśnie w momencie tej bójki na pięści miał mi życia. Myślisz? Tak, bo te cepy były porówno, było, zabierały tyle samo tobie i mi. Mhm. I ten, kto miał potem mniej życia, jak ścigaliśmy się do tej broni, przegrywał. Mhm. Także napiszcie w komentarzu, czy... jest inne zakończenie. Nie, no, czy jest inne, to na pewno. Ale czy zgadzacie się z tym, czy jest jak to się to skończyło, czy też wam to zakończenie wam się nie pasuje, tak? O, możecie napisać. Obok. Jeżeli jesteście z niego zadowoleni, napiszcie. Jeżeli też nie, twierdzicie, że Vin powinien przeżyć, a Leo powinien zginąć, to napiszcie. Podzielcie się swoimi wrażeniami, bo my, jak widzicie, mamy naprawdę różne... Jesteśmy w szoku. Co tu się działo? Porobiło, nie? No, spoko, porobiło. Spoko. Ja rozumiem ideę tej gry teraz. Kupujesz sobie grę, przychodzi do ciebie ktoś wieczorem, powiedzmy, na piwo. Odpala sobie na kompie czy konsoli we dwóch i zamiast oglądać film, gracie sobie w grę, która jest jak film. Dokładnie. Jak to w filmie akurat się złożyło napisy końcowe przed nami, to co? Dziękujemy wam za to, że byliście z nami z tą serią, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Ja dalej czuję niedosyt. Ja się nie mogę pogodzić z tym zakończeniem, wiesz? Jakby było w drugą stronę, też byłoby mi szkoda. I w sumie to jest sobie chyba to najfajniejsze. Tak jest. Wszystko co dobre szybko się kończy, ta seria również się, moi drodzy, kończy. Mam nadzieję jeszcze raz, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli chcecie więcej serii z Super Scene'em, napiszcie w komentarzu. A ja będę się bardzo cieszył, żeby mógł nagrać. A co, do tego czasu ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.